Rolada biszkoptowa z jabłkami. Rolada biszkoptowa z jabłkami to proste, tanie i pyszne ciasto składające się z dużej ilości soczystych i słodkich jabłek, posypanych pysznym cynamonem, puszystego i delikatnego biszkoptu, którym zawijamy masę z jabłek w efektownie wyglądającą roladę. Mamy zatem ciekawy wygląd, proste wykonanie oraz to, co najważniejsze, niezapomniany smak uzyskany dosłownie z kilku składników. Do wykonania rolady biszkoptowej z jabłkami potrzebne są następujące składniki. Jabłka, jajka, cukier, mąka pszenna, proszek do pieczenia, cukier puder i cynamon. Najpierw obieramy ze skórki jabłka. Obrane jabłka kroimy w talarki. Formę do pieczenia smarujemy margaryną. Następnie kładziemy do formy folię pieczeniową, tak aby łatwiej później wyciągnąć biszkopt. I układamy pocięte jabłka. Układamy jak najwięcej, tak aby zajęły całą powierzchnię formy. Następnie posypujemy sporą ilością cynamonu. Oddzielamy białka od żółtek. Białka miksujemy i ubijamy na sztywną pianę. Sprawdzamy, czy nie wypada. Jeśli nie wypada, to już jest prawie ubita. Następnie dosypujemy cukier, jednocześnie miksując. Po wsypaniu całej szklanki dodajemy po jednym żółtku i nadal miksujemy. Na koniec przesiewamy proszek do pieczenia i mąkę pszenną i całość mieszamy, tym razem już ręcznie, tak aby dokładnie się połączyły składniki. Wlewamy masę biszkoptową na jabłka. Należy ją rozsmarować na całej powierzchni, aby przykryła wszystkie jabłka. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni, po czym zmniejszamy na 160 stopni i pieczemy 30 minut. Po wyjęciu z piekarnika biszkoptu posypujemy go cukrem pudrem, aby odkleił się łatwiej od ściereczki. Przykrywamy go ściereczką, następnie przewracamy formę o 180 stopni. Odrywamy folię pieczeniową od biszkoptu. I na koniec zawijamy w roladę. Pozostawiamy około 10 minut pod ściereczką. Następnie ściągamy ściereczkę, posypujemy cukrem pudrem i odstawiamy do wystygnięcia. Tak wygląda efekt finalny. Rolada z jabłek jest naprawdę pyszna, prosta, tania w wykonaniu. Warto ją wykonać, szczególnie że teraz jabłka są świeże. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami, nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczneprzepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy!